Włącz nagrywanie. Włączyłem. Jak ja mam się przywitać? Co mam powiedzieć? Siemaneczko mordeczki, witam was serdecznie na vlogu do Amsterdamu, czyli do pięknego miasta rozpusty. No i co? Widzimy się. Bye! Ze śmietnikiem chcesz mieć ujęcie czy bez? Bez. No. Tak? Tak. To moi drodzy, jesteśmy niedaleko Poznania, więc zostało nam jeszcze dużo kilometrów. Dzisiaj mamy zamiar dojechać do Hanoweru? Chyba tak. Tak. W Niemczech gdzieś generalnie. No, gdzieś do Niemiec i mamy jeszcze jakieś 600 kilometrów. Ja już jestem psychicznie zmęczona tą podróżą, już bym ich wszystkich wywaliła z tego samochodu, jakbym mogła. Ty spałaś połowę drogi, o czym ty mówisz? No, ale dlatego, że już wiecie, musiałam się odciąć jakoś. Bye. Uwaga, robimy zawody. Kto szerzej otworzy oczy? Proszę. Ja? No, dawaj. Czekaj. To trzeba być w taki stan. Uwaga. Siemanderko. My jesteśmy dzisiaj w Hanowerze, bo nie dojechaliśmy do Amsterdamu jednego dnia. To jest totalnie dla nas za długa trasa, 11 godzin w samochodzie. To nie jest coś, co lubimy. Spaliśmy obok stacji kolejowej, więc było dość głośno i chyba nikt z nas się nie wyspał. Teraz lecimy do jakiegoś sklepu, żeby kupić sobie coś na lunch. Wsiadamy w samochód i prujemy dalej do Amsterdamu, bo bardzo chcemy już tam dojechać, być już szybko, rozpakować się i móc po prostu podziwiać, zwiedzać i doceniać wszystko, co czeka tam na nas. Także wejdziemy do sklepu i tam się odezwę. Dobra, moi drodzy, jesteśmy w sklepie i zaopatrujemy się w jakiś lunchik. Powiem wam, że jest tutaj mega dużo takich wegańskich opcji. Na przykład tutaj jest sałatka i ona jest napisana, że to jest wegano, jest wegańska i do tego ma dressing, który się wydaje śmietanowy, więc rzadko się spotyka jakieś takie śmietanowe wegańskie opcje. No i mamy też oczywiście różne zwykłe. My tutaj sobie właśnie wzięliśmy weganoki i jak są takie kanapki, to tutaj też jest na przykład wegańska kanapka i ona jest z a la kurczakiem, sweet chili i papryką. Jest tu bardzo dużo takich fajnych opcji. Jakaś edamame, tutaj są różne bowle. Bardzo fajna sprawa. Mamy różne zupy, jest tofu, jest naturalne, takie, śmakie, w jakichś zalewach. Więc naprawdę w Niemczech można się zaopatrzyć w fajne wegańskie opcje. Tutaj jest fajne stoisko, gdzie możemy sobie zrobić sami sałatkę. Po prostu w sklepie podchodzimy, nakładamy sobie składniki, a potem przy kasie za nie płacimy. Wszystko mamy. Podeszliśmy do lodówek i jestem w szoku, bo jest tu ogromna ilość wegańskich serów i wegańskich zamienników. Zobaczcie, jak dużo tego jest. Naprawdę, jestem w szoku, że w Niemczech, tak bardzo mięsnym, kiełbasianym kraju, jest tak dużo opcji wegańskich. Tutaj też, jak podejdziemy, jest mnóstwo humusów, jakichś falafeli, tofu i tak dalej. No wow, szacun. Macie łapkę w górę Niemcy, naprawdę. Dobra, wyszliśmy ze sklepu i w sumie nie kupiliśmy dużo, bo kupiliśmy tylko... Trzeba zejść z drogi rowerowej. Kupiliśmy tylko dwa jogurty owsiane. Kupiliśmy tą sałatkę, o której mówiłam. Dobra, zawijamy, bo zaczyna padać i jest chłodno, także do zobaczyska. Jaki masz plan na to ujęcie? No, że że już jesteśmy w podróży z Hanoweru, wyjechaliśmy i jedziemy do Amsterdamu. Jesteśmy w podróży z Hanoweru i jesteśmy w podróży do Amsterdamu. A Pola się mega śmieje, już jej odbija. Bargierka. Gdy idzie do góry, to po węza. Byliśmy właśnie, zjedliśmy obiad w świetnej wegańskiej knajpie i zmierzamy do Amsterdamu. Zostało nam już jakieś, nie wiem, 10-20 minut. Ile nam zostało? Ile? Pół godziny. Tam się rozpakujemy i na pewno pokażemy wam, jak wygląda cały domek. Nie. Nie? Nie, bo to nudne. Ale nie możesz gadać za kamery, Gamoniu. Czemu? Bo jak to brzmi? Jak cię nie widać, a mówisz? No dobrze, że mnie nie widać, jestem cichy taki. Jestem shy. Dobra, moi drodzy, dojechaliśmy w końcu. XD. Pola i czynności manualne. Także otwieramy i robimy generalny room tour. Zapraszam, zapraszam. Tak to, wow, ale kozak to wygląda. Zobaczcie, jaki jest klimacik, mega. Tam na górę się wchodzi i zobaczcie to, jakie tu są okna. Czy to się tak, tak. Ale super, tak to wygląda. Mega, nie? Zobacz. Superancko tu jest. Pięknie, pokaż środek. Jesteśmy w takim hotelu, który składa się po prostu z domków połączonych w jedno obozowisko, coś takiego. Są takie małe, ale bardzo designerskie, nowoczesne i bardzo fajnie to wszystko wygląda, także ja jestem mega podjarana i cieszę się, że tu przyjechałam. Hejka kochani, my jesteśmy już w łóżku, jest godzina 22:30, więc jesteśmy na maksa padnięci, bo jednak cały dzień w podróży potrafi wyniszczyć człowieka psychicznie i fizycznie. Montuję film do końca, kładę się spać. Jutro zaczynam pełną parą nagrywać tego vloga z Amsterdamu, także zapraszam Was na część drugą z mojej podróży. I co? Nic więcej nie zostało mi dodać, jak tylko I'm gonna go to freaking sleep, cause I'm freaking tired of this trip.